Cześć kochani, z tej strony Estera, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, o który prosiła jedna z Was. Bardzo dziękuję w ogóle za taki pomysł, dlatego że jedna z Was zapytała pod którymś z filmików z ubraniami, czy nie chciałabym nagrać takiego filmiku, jak wygląda nauka online w Anglii. I stwierdziłam, że to jest w ogóle genialny pomysł. Dlatego dzisiaj nagrywam właśnie taki filmik, przychodzę do Was totalnie po domowemu, nie będę sobie robić żadnego makijażu, ani nawet włosy mam w nieładzie. Ale wiecie, tak wyglądają po prostu teraz nasze dni. Siedzimy sobie w domu, więc zobaczycie, czym się zajmujemy teraz, kiedy jest lockdown i kiedy uczą się dzieci przez internet. Pokażemy nowe ubranka. Co? Chcesz pokazać swoje nowe ubranka wszystkim? Co ty na to? Pokażemy czy nie? Ja cały czas czekam na koniec lockdownu, kiedy otworzą Primark i inne sklepy, żeby kupić małe ubrania, dlatego że ona właśnie skończyła 3 miesiące, no i te pierwsze ubranka były, były w rozmiarze 0 do 3 miesięcy. No ale słuchajcie, tak czekam, chyba się nie doczekam, więc zostałam zmuszona, żeby kupić body i piżamki w sklepie Asda. No i nie są takie najgorsze. Chociaż wiecie co, no nie wiem, no jakoś tak, ja bardzo lubię ten Primark, tam mają takie śliczne ubranka. Tak? Ładne ubranka tam mają? Tak, ty też jesteś zdenerwowana, tak, tak, zamknęli nam Primark, a tam takie śliczne sukieneczki są. A wiecie, ja ubrań dla dzieci nienawidzę kupować przez internet, bo po prostu muszę dotknąć, zobaczyć jaka to jest jakość. No i dobra, słuchajcie, tutaj mamy tak, no i też rozmiar zobaczyć. 7 bodziaków za 8 funtów. Cena jest tak niska, że po prostu szok. Zobaczcie, to wychodzi jeden, no, funt z groszami za jedno body. To jest naprawdę bardzo mało. I tutaj za 7,50 3 sztuki piżamek, czyli 2,50 za jedną sztukę. Też bardzo tanio. I zaraz sobie tutaj to otworzę wszystko i zobaczę. Zaraz pójdziesz spać, zaraz. Zaraz sobie tutaj otworzę te paczki i zobaczymy, jakie to w ogóle są rozmiary. Czy one są duże, czy nie. Nie no, wiecie co, one są naprawdę całkiem spore. Zobaczcie, jak mała tak leży. Mi się wydaje, że one mogą być troszkę przyduże. Będą za duże, czy nie? Trochę będą duże, ale teraz nie jesteśmy w stanie zrobić nic. No dobra, sprawdźmy jeszcze te budziaki. Dają mi się takie duże, a budziaki myślę, że są ok. Wiecie co, są naprawdę prześliczne. No prześliczne są, tak. Zaraz pokażę Wam wszystkie wzory i one, nie wiem, no naprawdę, no wydaje mi się, że one będą ok na teraz. Są spoko. Także no, ale wiecie, chciałabym iść na przykład do TK Maxa, do jakichś innych sklepów takich, gdzie są jakieś takie, no w Primarku wiadomo, tanio i są te ciuszki fajne, ale chciałabym też kupić małe jakieś takie fajne, dobre jakościowo ciuchy, jakichś takich lepszych marek. A teraz wszystko jest zamknięte, a w internecie takich rzeczy nie zamierzam kupować, no bo wiecie, potem odsyłać, za dużo z tym roboty. Tutaj jest jeden serduszka takie, drugi takie, tutaj mamy tęczę, tutaj taki granatowy z napisem Happy Cute, no i ten z króliczkiem jest przesłodki, chyba taki najsłodszy. Nie wiem, wszystkie są fajne. Dobra, ja lecę uśpić małą i widzimy się niedługo. Bartuś, wymiatasz ze wszystkich przedmiotów. Wiem. Skromnie. Super. Potem coś tam jeszcze pokażemy. O, pokażemy geografię, nie? Tak, geografię. O, z geografią, musimy się pochwalić geografią. Mhm. A ty masz teraz lekcję online, masz angielski teraz? Tak, dokładnie za... Dobra. Nie, nie, jeszcze nie masz? Ach, mat masz, minutę. Dobra. Okej, okay, to już nie przeszkadzam na razie. Cześć! Hej! Słuchaj, ja dzisiaj nagrywam filmik, taki vlog. O tym, jak wygląda nauka online w Anglii. Chcesz nagrać ze mną? Chcesz pokazać wszystko? No jak to wygląda, co robimy, pokażemy tamto class dojo. No. Tak? Mhm. Dobra, okej. Okay. No to co, klocki trzeba posprzątać. Tak, no bo zacznijmy od tego. A ty sobie tutaj podzieliłaś kolorami? No. Mhm. Wszystkie podzieliłeś? Nie, nie? No nie, nie chodzi tak. Sobie tylko w tym żółtym, bo było mnóstwo klocków i ja je podzieliłam. Okej. Okay. Ojejku, jak ty masz wszystko poukładane tutaj. Czarne i sumie niebieskie. Mhm. A potrzebujesz jeszcze jakieś pudełko? Bo ja bym w sumie miała puste jedno. A, no, no, no właśnie tak, tak? Potrzebuję na to. Dobra, to ci zaraz przyniosę. No to, tego jest tutaj bardzo mało. Ale mamy w Polsce więcej tych zielonych, nie? Mamy wszystkie więcej. Nie. I jeszcze zostały w Polsce klocki? No tak, jest mnóstwo. Tak? Jeszcze. Bo właśnie widzę, że tych czerwonych i zielonych jest mało. Tam też są. Ja myślałam, że to są już wszystkie. Ale nie, nie są, nie? To
Dobra. Na przykład jest mnóstwo ludzików, tutaj jest bardzo mało. No tak. Właśnie, może powiem wam przy okazji, bo teraz mi się tak przypomniało. Ostatnio zamówiłam sobie paczkę z Polski do Anglii tutaj i mama miała mi zapakować kilka rzeczy i słuchajcie, zamówiłam tego kuriera, on nie przyjeżdżał przez tydzień. No i okazało się, że po prostu teraz są paczki wstrzymane aż do 1 lutego. I dopiero 1 lutego przyjedzie kurier po tą paczkę. Niby ze względu na to, że są jakieś kolejki na granicach, nie wiem, ale ogólnie teraz wysyłanie paczek jest dużo bardziej skomplikowane, bo trzeba wypełniać jakieś papiery. Ja musiałam dokładnie wypisać, co w tych paczkach będzie, co w tej paczce będzie. Wartość chyba nie mogła być większa niż 200 zł, także po prostu jest masakra. Mam nadzieję, że to nie będzie tak cały czas i że to jest tylko okres taki przejściowy i że nie wiem, niedługo to będzie już może mniej skomplikowane. Dawid robi wszystko w takiej aplikacji, która nazywa się Class Dojo. On w ogóle nie ma lekcji online. Ja teraz w ogóle możecie być zdziwieni, dlaczego zakrywam palcem, ale tutaj jest po prostu nazwa szkoły. No i z moich prywatnych powodów po prostu nie chcę, żeby to było widoczne w internecie. No i teraz tak, tutaj jest mój profil i Dawida profil. Może zwróciliście uwagę na to, że to jest Dawid pisany przez V, ale Dawid urodził się w Anglii i dlatego pewnie o tym nie wiecie. Może wiecie, nie wiem, czy w sumie wspominałam o tym. No i dlatego jest pisane przez V. No i ogólnie to dobrze, nie? No. No, cieszysz się. No, bo to się czyta David. David, no, czyli wiecie, no, angielskie imię, jakby nie patrzeć. Dobra, więc ja sobie wchodzę teraz w zakładkę Dawida i zaraz pokażę wam, jak to wygląda. No to może najpierw pokażemy, jak robimy matmę? No, wybierz której z matematyki. Start. No i teraz tak, tutaj są zadania do wykonania. No i tutaj też często są jakieś linki na przykład do filmików, w którym jest tłumaczone, jak to robić. My tych filmików nie oglądamy. Przyznam szczerze, dlatego że po prostu no wtedy to by nam dłużej zajmowało, a Dawid po prostu ogarnia to bez problemu i teraz po prostu ja siedzę tutaj z nim i robimy razem tą matmę, dlatego żeby wam pokazać, ale zazwyczaj matematykę on robi sam. No i co, chcesz pokazać, jak to tutaj wygląda, jak się rozwiązuje te zadania? Tak. Dobra, complete the sentences. There are how many bags of apples? 5, right. There are how many apples in each bag? 8, right? And there are how many apples in total? I tutaj masz podobne zadanie z ośmiornicami. Ja ci zasłaniam telefonem, nie? Trochę ci to przeszkadza. No, trochę. Dobra, tak. To my to po prostu już dokończymy poza kamerą i pokażemy wam, co dalej. I teraz mamy już wszystkie zadania zrobione i klikamy save na wszelki wypadek, gdyby coś nam się wydarzyło i gdyby nam to zniknęło. No i teraz hand in i to jest wysyłane do nauczycielki. O, tutaj jest fajne zadanie, dlatego że ono polega na tym, żeby po prostu obejrzeć sobie filmik. I tutaj jest pani, która mówi, jak wymawiać prawidłowo głoski. Oj, mamy wyłączony głos. Dlaczego? No tak, mamy problem, bo nie ma głosu. Ale nie wiem, no nawet tutaj jest włączone. O co chodzi? Dobra, słuchajcie, no najwyżej nie posłuchacie, ale ty musisz to posłuchać, także zaraz to ogarniemy. To jest bardzo fajna rzecz, nawet jeżeli wasze dzieci uczą się angielskiego w domu, dlatego że te filmiki pokazują, pani na tych filmikach pokazuje, jak wymawiać poszczególne głoski, słowa po angielsku, także Dawid tutaj się bardzo dużo uczy. No dobra, ja muszę to ogarnąć, żeby to było. Serio, nie wiem, o co chodzi, nawet sprawdziłam, czy tutaj są słuchawki jakieś podłączone, ale nie, więc naprawdę ja nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Może po prostu zarestartujemy komputer. No właśnie, o tym myślałam. Tak zrobimy. Ale ja. Dobra, słuchajcie, działa. Musiałam zrestartować komputer. Nie wiem, co było nie tak. The sound we are going to practice is to jest super, naprawdę, bo jest takie śmieszne i ja nawet czasami sobie tam słucham, jak Dawid to ogląda i też się uczę i może kiedyś będę miała lepszą wymowę. Ja całkiem inaczej wymawiam, ja bym powiedziała thump. Throne. Throne. Lecimy dalej, pokażemy wam coś innego.
Tutaj jest yoga i tutaj po prostu ogląda się filmik i ćwiczy się. No i trzeba później tutaj zrobić zdjęcie, żeby pokazać, że rzeczywiście ćwiczyliśmy. I może pokażę Wam jeszcze co angielski. O, może angielski. Dobra. Tu mamy English. I tutaj, no z angielskim to mamy w sumie najwięcej problemów, dlatego że z angielskim i jeszcze z takim przedmiotem to jest etyka. Tam, gdzie o religiach ostatnio było. Dlatego, że ja po prostu muszę Dawidowi dużo rzeczy tłumaczyć, ale no na całe szczęście znam angielski, więc nie mam z tym problemu. No i w sumie to też jest dobre, bo Dawid poznaje dużo takich słów. Gdyby siedział w szkole na lekcji, no to pewnie nie nauczyłby się tych słów, bo nikt by mu ich nie tłumaczył i poznałby je dużo później. No a tak już znaje wcześniej. Więc tutaj mamy filmik, to jest filmik o egipskiej calineczce. No i tutaj jest filmik na YouTubie. No i pani czyta książkę, więc my takie rzeczy, gdzie jest dużo nowych dla Dawida słów, załatwiamy w ten sposób, że ja sobie słucham, robię pauzę i wtedy po prostu mu wszystko tak jakby na żywo tłumaczę i zapisujemy sobie też te słowa, których Dawid nie rozumie. Mnóstwo słów się nauczyłeś ostatnio, prawda? Z 15 chyba. O, chyba więcej niz 15, no proszę cię. No z tamtego jednego filmu to tam się nauczyłam jakieś... 14 było. A ja jestem jakaś taka czerwona. Też. Jesteśmy czerwoni, bo mamy za ciepło w domu. No i tak to u nas wygląda. Są oczywiście też jakieś prace plastyczne. No co jeszcze? Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć? Ogólnie... No WF, to już mówiłam, że yoga, no. Ogólnie jest materiału dużo mniej, jest dużo prostszy i jest dużo mniej do roboty niż w Polsce, prawda? Także no jesteśmy zadowoleni. A u Bartka jest sprawa troszkę bardziej skomplikowana, ale Bartek na szczęście wszystko ogarnia. W ogóle Bartek rozwalił system swoimi ocenami, punktami, które dostaje. Za chwilę się będę chwalić cały czas. Ty też rozwalasz system. Ty też się bardzo dobrze uczysz. Baliśmy się, jak to będzie. No nie? Ale jest super, jest dobrze. Bardzo jestem z ciebie dumna. No pokaż, pokaż. Muszę się tutaj pochwalić. Tak. Gdzie to było? Free by Evie and Bartosz. Bartosz? So, thinking about the human and physical features of Africa. Sorting some of those features into the right categories. And then moving on here, Bartosz was writing a postcard back to a friend about a trip to Africa, and I like the way that he's used quite a chatty, informal style, which is what you would use if you were writing a postcard to a friend. So well done, Bartosz, for that. No, także super, ja jestem naprawdę mega dumna, bo... No ja też trochę jestem świadomy. No, powiesz o matmie? Bo na lekcji się strasznie zacinało, w ogóle... Nie, nawet... mi chodzi o to, że jesteś w tej grupie prawie najlepszej już. Tak, dostaliśmy po pierwszym semestrze taki list właśnie i tam były oceny, ocena z angielskiego, z czytania, z pisania, to miałeś czwórki z tego, a teraz będą piątki. No tak, no po dwóch miesiącach chodzenia do szkoły, to wiesz. I, no i z matmy Bartek dostał piątkę i został przeniesiony grupę wyżej i to jest... Nie wiem, czy już jest ta prawie najlepsza, nie wiem, bo nie wiesz? W końcu jest 140 uczniów, a taka grupa tak po 30 uczniów, to ja nie wiem. To dowiedz się, zapytaj się. Tak niż biorąc, powinno być 5 grup w takim wypadku. A ile jest? Nie mam pojęcia. Ale to jest albo ta najlepsza, albo prawie najlepsza. No weź się jakoś dowiedz, bo jestem sama ciekawa. No i ogólnie nie możesz przeskoczyć dwóch grup od razu, tak? Tylko jedną wyżej dają. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. No tak podobno słyszałam. Ja naprawdę nie mam pojęcia. Nie Ale na się. Pewno ktoś, kto ogląda filmik, będzie wiedział. Dlatego, może. Że... Tak, zawsze, zawsze, no. Zawsze właśnie... zawsze mi ktoś napisze, jeżeli ja czegoś nie wiem. No. Dobra. No i u ciebie jak to wygląda? Opowiedz. Obydwie mamy po prostu zadane jakieś zadania na Microsoft Teams. Tam mamy dokumenty jakieś z poleceniami, informacjami. Mamy jakieś zadania robić. I lekcje online? Tak, mamy lekcje online z matematyki i angielskiego. Z angielskim nie jest tak źle, ale na matematyce ciągle się wszystko zacina. Tak, dzisiaj też był problem. Dzisiaj to osiągnęło punkt kulminacyjny. Prawie tak źle było jak na pierwszej lekcji. Internet mi... ciągle się zacinało wszystko. Potem mi internet wisiał w samym środku lekcji. Tak. I na 9 minut. I jak wróciłem, to mnie znowu wywaliło. No, także... Więc... Nie ma lekko.
ale ogólnie masz dużo zadawane z muzyki, z plastyki, prawda? No i czasami właśnie na przykład... Science też, dużo do robienia, jakieś prezentacje. Akurat tej prezentacji nie musiałam zrobić, wystarczył krótki akapit. A ja walnąłem 10-slajdową prezentację. Polecam, Maria Gessler. Dobrze. Tak to się robi. No co, i tak siedzimy w domu, jest lockdown, wszystko zamknięte, przynajmniej mamy zabawę. No. No i dzisiaj mieć tą muzykę, tylko mam coś nagrać, jak nie wiem, wyklaskuję jakiś rytm. No i co, nie wiem, no to chyba by było na tyle. Okay. Jeżeli chcecie coś jeszcze wiedzieć, to oczywiście pytajcie. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego jestem taka czerwona. My tu mamy za gorąco chyba. No tak, Dawid chodzi rozebrany w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach. A na zewnątrz jeszcze śnieg się nie roztopi. Nie roztopi. Się szybko topi teraz. No, teraz tak, bo zaczął padać deszcz. To może dzisiaj się w końcu roztopi. Dobra, także co? Jeżeli chcecie wiedzieć jeszcze coś więcej na temat nauczania online w Anglii, to możecie zapytać, damy wam znać. A może powiedz tak... miałam nagrać, chwilę będzie obszerny wywiad. Co sądzisz o poziomie nauczania? Czy jest tutaj trudniej, czy jest... Wydaje mi się, że jest łatwiej. Chyba jest łatwiej, nie? I też podejście nauczycieli jest takie, nie wiem, wszyscy są tacy mili. Naprawdę. Ja czasami się denerwowałam, bo szłam do nauczycielek i pytam się, jak mogę pomóc, co mam robić z Dawidem w domu, żebym po prostu szybciej się nauczył tego angielskiego. A on, że jest okej, że w ogóle super, że nie mam się tym martwić, że Dawid się dużo uśmiecha, że jest szczęśliwy. No, ja miałam ciśnienie na to, że po prostu szybko. Dobra, słuchajcie, mała się obudziła, będzie głodna, także muszę ją nakarmić. No, i widzimy się za chwilę. Kto się wyspał i ma taki świetny humorek? Ja się wyspałam, mam świetny humorek. Super. Jak spojrzała na ciebie. Dobrze. Uśmiechniesz się do wszystkich? Uśmiechniesz się, no pewnie, że tak. O, jak ślicznie. Jejku, to jest takie wesołe i takie grzeczne dziecko, że szok. Ale moje wszystkie dzieci były grzeczne. Bardzo grzeczne, zobacz, kiedy śpi. Tak. No tak. Jak śpi, to było. Jak jest grzeczne, to jest grzeczne. We wszystkich tych przypadkach nie jest grzeczne. Będę się z wami żegnać, ale zanim pożegnam się, to chciałabym pokazać wam, jakie sobie zamówiłam kolczyki i bransoletki. One są ze sklepu Silviax. I już wam pokazuję, co tutaj jest w środku. Ja już w ogóle te kolczyki nosiłam, ale jakoś wypadło mi z głowy, żeby je pokazać tutaj na YouTubie. I mam też dla was kod rabatowy. On się pojawi gdzieś tutaj. Ja oczywiście tą biżuterię nie kupowałam jej, dostałam ją. Nie jest to płatna współpraca, ale po prostu zaproponowali, że mogę sobie coś wybrać, więc stwierdziłam, że sprawdzę ten sklep. Czy ja to w ogóle otworzę jedną ręką? Pierwsza rzecz, jaką sobie zamówiłam, to jest taka bransoletka i tutaj ogólnie tam można sobie wybrać trzy literki, jedną, dwie albo trzy. Ja wybrałam sobie trzy i to są pierwsze litery imion moich dzieci, czyli B, R i D. Jeszcze dzisiaj chyba, jeżeli będzie mi się chciało pomalować, bo chcę, żeby to Q&A jakoś wyglądało, no to nagram Q&A i tam właśnie wam powiem, jak malutka ma na imię. Odpowiem też na wasze pytania. Jeżeli nie, to nagram je jutro i po prostu troszkę później pojawi się ten filmik na kanale. I tutaj mam jeszcze jedną bransoletkę i tutaj z kolei można było sobie wybrać trzy imiona albo trzy słowa. I tutaj wybrałam sobie trzy słowa. Faith, hope i love, czyli wiara, nadzieja, miłość. I tak to tutaj wygląda. Widzieliście, bo ja już je miałam na jakichś filmikach z serii Mierzymy. No i tutaj jest po prostu pierwsza litera mojego imienia, czyli E. No i tam też można było sobie, w przypadku tych kolczyków też można było sobie wybrać jedną literkę, dwie lub trzy. Ja wybrałam jedną i wiecie co? Wydaje mi się, że to wygląda tak trochę dziwnie z daleka, tak może trochę jak motyl. No nie wiem, ale czasami je noszę, w sumie nawet je lubię, także... No dobra, słuchajcie, ja dzisiaj już żegnam się z wami. Jeżeli chcecie więcej vlogów, takich nudnych vlogów u mnie na kanale, dlatego że no sami rozumiecie, teraz kiedy jest lockdown, po prostu no nie mam za bardzo czego nagrywać, siedzimy cały czas w domu. Jeszcze teraz ten śnieg, więc nawet wózkiem nie przyjadę za bardzo. No i nie wiem, jeżeli chcecie jakieś takie domowe vlogi, no to dajcie znać, będę je nagrywać od czasu do czasu, aczkolwiek na pewno nie za często, bo tak jak mówiłam, no ja nawet nagrałam już jakiś czas temu filmik, taki vlog, w którym miałam powiedzieć, jak ma na imię nasza córeczka, miałam to zdradzić właśnie we vlogu i słuchajcie, on był taki nudny, że ja stwierdziłam, że po prostu nie będę go publikować, bo aż wstyd, także
no. Jeżeli chcecie jakiś konkretny, tematyczny vlog, nie wiem, z jakimś foodbookiem czy coś, jeżeli coś tam chcecie, to dawajcie znać. A ja dzisiaj już żegnam się z Wami. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia, pa!